O, świetny outfit, świetna stylizacja. Jak się pojawiła na twoim ciele? Powiedz mi. Dzień dobry, mam takie pytanie, bo ja prowadzę bloga modowego. Jestem Szafiarz Bartek. Czy panie razem nad outfitem pracują? Bo macie podobny outfit. Nie. Stylizację. Nie? My tak po prostu nam wyszło. Ale także takie same bluzeczki, to tak spontanicznie, tak? Tak. O, stylizację. Stylizację mają? No. Długo? Nie. Ale od razu tak? Znaczy nie, jak to było, bo pan wstaje rano i pan, bo widzę, że tutaj chyba żona. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze i pełna przód. Ale czy to pan wstaje i od razu tak, że pan wie, że te buty, te spodnie, ta koszula? Nie, na początku po prostu... Z takim lekkim, znakiem zapytania lekkim. Ale potem jak już poszło z górki? Tak. Pan długo przygotowywał stylizację na dzisiejsze wyjście? Nie, ja to spontanicznie przyszedłem. Naprawdę? Pełen spontan? Tak. Przypadek, to była tak. Taka szalona decyzja trochę. To była dziewczyny, chustka, a ja ale sobie... kazała ci. Nie, ja po prostu bardziej od słońca, żeby się uchronić. Nie, bo powiem naprawdę, tak lekko wywiewa, naprawdę powiem ci, naprawdę piąteczka. Kochanie. Stylizacja, ubranie. Nie mam. Czego pan nie ma? Ubrania stylizowanego. Nie no, jest elegancko, kołnierzyk wywalony, to jak Jolero. Ale no, pan wygląda naprawdę zacnie. No to normalnie, tak znaczy, od gówniarza noszę. No ale to jest, powiem panu, no to pan od gówniarza się dobrze ubiera. No jak? Naprawdę, dlatego podszedłem i się zastanawiam, czy ta stylizacja była tak od razu, czy pan tak ma to we krwi chyba. We krwi. Nie, naprawdę, powiem panu szczerze, że kołnierzyk jest zacny. Naprawdę. Musi być. A to nie jest tak, że pani co na przykład wtorek układa tą zieloną bluzeczkę? Nie. Nie? Po prostu. Tak, dzisiaj wyszło, że ta zielona bluzeczka i różowa skórka. A 3 dni noszę tą zieloną bluzeczkę. Ale to jest wtedy troszeczkę pewnie przepocone. Troszeczkę. Troszeczkę? Ale nie jest źle, tak? Nie, no bo nie wiem, no po prostu wrodzony talent. No to powiem naprawdę. Po mamusi. Po mamusi, a mamusia też tak ten, bluzeczki? Ale tą całą zieloną? Nie, mamusia pomarańczową. Pomarańczową, ale takie same mają panie. Pan po prostu się ubrał tak od razu i wyszedł? Nie rozumiem. Stylizacja, czapka. Beret. Ja jestem kaszkiet. Kaszkiet. No. Ale czy było tak, że wczoraj pan na przykład wieczorem nie. Telewizorek, piwko i jutro założy on kaszkiecik? Tak od 10 lat. Ja zawsze chodzę w kaszkiecie. Zawsze? Tak. Czyli taki wrodzony raczej. No to dobrze. Ten kaszkiet bardzo dużo kosztuje. Widzę, kangola, elegancki. No. Ale ten. A dobra, kaszkiet mamy załatwiony. A reszta stylizacji? Spodnie, tamten buty? Techniks. Mas, Techniks. Mas, kangol. Kangol, ale mas to i Adidasy. Tak, ale to akurat motylek był także w poniedziałek z motylkiem? Nie. Czyli wcześniej. A to nie jest tak, że motylek jest zawsze w poniedziałek? Nie. Różnie. Czwartek, sobota, różnie. Zależy, czy jest wyprany, czy nie, tak? To zależy, czy prawie zrobię. Smycz jest dobierana, czy? Dobierana do pieska. Aha, czyli ma pani więcej. Bo to jest sunia. Aha, a jakby był suń? A jakby był suń, to chyba niebiesko. A, czyli tak jak chłopaczek jest błękitny, tak. Paznokcie, podkolor? Też podkolor. Też podkolor. Szapoba, szacunek. Wstał po prostu i tak zrobił, tak ad hoc wybrał z szafki? Czy na przykład wczoraj już z takim zamysłem się budził, że sobie założycie pomarańczową koszulkę? Wie pan co? No, jak to było w pana przypadku? Ja normalnie siedzę na Islandii. No to, a w Islandii tak chodzi się cały czas, tak? Nie, ale Adidas chyba właśnie teraz chodzi właśnie z takimi koszulkami. Ale pomarańcz, chodzi o taki właśnie agresywny pomarańcz. No. I to na Islandii takie rzeczy? No chyba teraz Adidas wszędzie to wprowadza. Naprawdę? Nie widzę, bez koszulki i co? No tak, po co mi koszulka i ciepło jest? No jest, a jakby było zimno, to jak? To bym się ubrał. No ha, 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 wygrał pan. Kurwa mnie ubieram, ja siedzę w gaciach w domu, kurwa. Ja też w gaciach, ale dobra, ale gacie też trzeba wybrać. No wybrać, no to tam kurwa biorę to, co miałem w zeszłym tygodniu. Ja to czyli tak, kurwa, tak jak ja, poniedziałek te same, wtorek te, tam w środę, no, jak są brudne, to tylko no to super, no to mi się podoba, rewelacja. I ewentualnie, kurde, do września na plażę, to kurde... A to nawet, no, i wtedy się ten brud zejdzie, no to mi się podoba, no. Wszystkiego dobrego, dzięki. Więc widzę wolne miejsce, będą mnie państwo odsłaniali od tego. Od wiaterku.